Bartosz Żukowski o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. To traumatyczne przeżycie. Marzena Kipiel-Sztuka zmarła w niedzielę 9 czerwca. Serialowa Halinka ze Świata Według Kiepskich miała 58 lat. Teraz aktorkę wspomina Bartosz Żukowski, który przez ponad 20 lat wcielał się w rolę Waldusia Kiepskiego, syna Halinki. Artysta nie kryje ogromnego bólu. Bartosz Żukowski o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorzy ze Świata Według Kiepskich przyjaźnili się poza planem i stworzyli swego rodzaju rodzinę. Po zakończeniu emisji serialu wciąż mieli ze sobą kontakt. Śmierć Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa wstrząsnęła aktorami. Teraz opłakują nagłe odejście Marzeny Kipiel-Sztuki. Informacje o jej śmierci przekazała Renata Pałys, czyli serialowa Paździochowa. Marzena Kipiel-Sztuka zmarła 9 czerwca, w urodziny Bartosza Żukowskiego. Faktowi udało się porozmawiać z mężczyzną. Aktor nie ukrywa, że był zżyty z Marzeną Kipiel-Sztuką. Mieli ze sobą regularny kontakt. To wiele lat wspólnej pracy, ale i przyjaźni. Dla mnie to bolesne, traumatyczne wręcz przeżycie. Będę miał ją zawsze w sercu, ale boli, ból też pozostanie w sercu, mówił Faktowi Bartosz Żukowski. Jak przekazała Renata Pałys, Marzena Kipiel-Sztuka zmarła po długiej walce z chorobą. Wiadomo, że aktorka zmagała się z obturacyjną chorobą płuc. Jednak problemy z układem oddechowym nie były przyczyną jej śmierci. Renata Pałys nie chciała dokładnie mówić, co dolegało jej przyjaciółce, zresztą serialowa Halinka nigdy nie chciała o tym wspominać. Nie, nie zmarła z powodu choroby płuc. Ona po prostu paliła dużo. Miała inną, przewlekłą chorobę. Chorowała od dawna, mówiła Renata Pałys w rozmowie z Super Expressem. To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić. Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą, dodała Renata Pałys. Marzena Kipiel-Sztuka zmagała się również z depresją. Przyznała się do tego w 2020 roku. Chciała w ten sposób wesprzeć osoby walczące z problemami ze zdrowiem psychicznym i sprawić, aby nie wstydziły się wołać o pomoc. Nie dajmy się depresji, nie kumulujmy negatywnych uczuć, jeżeli to tylko jest możliwe, ale też prośmy o pomoc, bo nie zawsze jest to widoczne, mówiła Kipiel-Sztuka dla Jastrząb.